Witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak widzą kleszcze. I zaczniemy od tego, że to widzenie nie jest takim widzeniem, jak my sobie to wyobrażamy, że mamy zmysł wzroku, że mamy oczy i że coś widzimy. Nie. No, kleszcze tego nie mają. Kleszcze nas bardziej wyczuwają, a szczególnie wyczuwają nasz zapach, nasz pot, feromony i masę innych rzeczy, jakie, można powiedzieć, produkuje nasze ciało, a czego my nie jesteśmy w stanie wyczuć. I kleszcze są w tym bardzo dobre. No, na tyle dobre, że są w stanie nas wyczuć z odległości 20-30 metrów. I tutaj mówimy o tych niewielkich owadach, które najczęściej kryją się w trawach. No, jestem w trawie, mam nadzieję, że żadnego nie złapę. I to właśnie dzięki temu zmysłowi, między innymi temu zmysłowi, są w stanie nas wyczuć. Ale są też w stanie wyczuwać temperaturę, wilgotność, zmiany w temperaturze, wilgotności. Do tego są w stanie wyczuć dwutlenek węgla, który wydychamy. Czyli kleszcze są w stanie nas zlokalizować po zapachu oraz po na przykład naszej temperaturze, po tym dwutlenku węgla, który wydychamy. I niestety myślę, w mojej opinii jest to narzędzie o wiele skuteczniejsze, niż gdyby kleszcze nas na przykład miały możliwości widzieć. Ponieważ gdyby opierały się na swoim zmyśle wzroku, gdyby go posiadały, czy też na słuchu, którego też nie posiadają, to wówczas miałyby o wiele trudniej, żyjąc w tej trawie, na krzakach, one są tak do 1,5 metra wysokości, żeby nas zlokalizować. A tutaj, dzięki temu, że wyczuwają naszą temperaturę, dwutlenek węgla, który wydychamy, oraz, co bardzo ważne, nasze zapachy, i są w tym naprawdę genialne, tutaj o tym pamiętajmy, one nawet są w stanie wyczuć naszą grupę krwi i niestety ci, którzy posiadają grupę krwi A, są w tej materii, no, niestety ulubieńcami, jeśli chodzi o kleszcze, podobnie jak na przykład blondyni oraz osoby, które spożywają napoje z pewnymi procentami. Oni też wydzielają zapach, który powoduje, że kleszcze są bardziej chętne, żeby ich zaatakować, czy też mają łatwiej nas w takim stanie zlokalizować. Ciekawe jak mieszanka, grupa A, krwi, blond włosy plus jeszcze jakiś napój, no to już chyba wtedy nas będą widzieć i będą bardzo chętnie nas atakować. Nieważne. Po prostu kleszcze mają zmysły, które umożliwiają nas zlokalizować z bardzo dużą skutecznością. I właśnie te zmysły, tak jak powiedziałem, są o wiele lepszym rozwiązaniem niż na przykład zmysły wzroku. No jak widzicie, szumi ładnie, bardzo gorąco, jest 31 stopni, no ale może chmurki będą, może będzie lepiej. Więc węch, wilgotność, temperatura, wydychane w naszym powietrzu, w tym co wydychamy, dwutlenek węgla, to wszystko umożliwia kleszczom nas bardzo łatwo i szybko zlokalizować. Więc o tym pamiętajmy. Pamiętajmy, że na przykład ubiór, często się podkreśla, że lepiej być ubranym na biało. Ale tu nie chodzi o to, że kleszcz na przykład kogoś ubranego na biało gorzej widzi. Nie, on w ogóle nie widzi. I jemu jest bez różnicy, czy będziemy czerwono, biało, różowo, czarno, granatowo, fioletowo, zielono, whatever, nieważne. Tak samo jak będziemy krzyczeć, będziemy cicho, nieważne, on tego nie jest w stanie zauważyć, on nie jest w stanie tego odebrać. Nie. Gdy mówimy o białych ubraniach, jak te kartki, to chodzi o to, że gdy jesteśmy ubrani na biało, to na takiej białej kartce, to znaczy na białym ubraniu, mamy o wiele łatwiej coś zobaczyć, że na przykład po naszej nodze idzie kleszcz, niż na przykład, gdy mamy ubranie innego koloru, innej barwy. Więc ten biały kolor, jeśli chodzi o nasze ubranie, to nie chodzi o to, żeby po prostu kleszcz nas nie widział, czy też nie lubi tego koloru. Nie. Tutaj chodzi o to, żebyśmy to my go w łatwiejszy sposób zlokalizowali. No, uczę się dopiero tego nagrywania i patrzę na siebie, nie patrzę na oczko kamery. Ale gdy chodzi o te środki, które mają zapobiegać temu, żeby kleszcze nas nie widziały, to pamiętajmy, że są to właśnie produkty, które albo mają zapach, który jest przez kleszcze nielubiany, tak, kleszcze też mają zapachy, których nie lubią. No, skoro lubią zapachy takie jak te wydzielane przez posiadaczy A grupy, czy też włosów odpowiedniego koloru, czy też po
wypiciu czegoś, co im fajnie pachnie, to są też rzeczy, których nie lubią. Więc po pierwsze są to rzeczy, które na przykład mogą mieć zapach nielubiany przez te kleszcze, a po drugie mogą być to środki, które niejako spowodują, że kleszcz nie będzie mógł w skuteczny sposób odbierać tych naszych zapachów, tych feromonów, tego potu, tych wielu rzeczy, których my nie czujemy, albo tylko czujemy częściowo, a kleszcze są w stanie zauważyć. Jak słyszycie, początek lipca, więc żniwa. Nie u mnie, ja nie mam tego typu rozrywek, a raczej pracy. Więc gdy myślimy o kleszczach, to musimy zdawać sobie sprawę, że to nie jest tak, że one nas widzą tak jak my ludzie. Z 20-30 metrów widzę tam to drzewo, na tle którego zaraz będzie powstawał inny materiał i ja to zauważam. Nie. Zmysł węchu, wyczuwanie tego wspomnianego dwutlenku węgla oraz na przykład naszej temperatury. Temperatury ciała, która nas jednak zdecydowanie odróżnia od otoczenia. I pamiętajmy, że kleszcze to są zwierzęta, które nie mają na celu tylko atakować nas. Nie. Pamiętajmy o naszych czworonogach. Pamiętajmy też o masie innych zwierząt, które są atakowane przez kleszcze. Pamiętajmy, że to właśnie one są tym głównym celem tych owadów. Pamiętajmy, że to właśnie one są tak samo wykrywane jak my. One też mają swoje zapachy, one też mają temperaturę ciała inną niż otoczenie. One też wydychają dwutlenek węgla wraz z tym procesem oddychania. No, musimy oddychać, jeśli chcemy żyć. Troszkę tu niewygodnie. Więc kleszcze to zwierzęta, które wykorzystują zupełnie inne zmysły, żeby nas wyczuć, żeby nas zlokalizować. My ludzie raczej skupiamy się na wzroku, później jest słuch, później jest też węch, węch też odbiera, też jest dla nas ważny, ale jeśli chcemy coś zlokalizować, to najczęściej ten wzrok i słuch jest najważniejszy. W przypadku kleszczy, jeszcze raz się powtórzę, wiecie, że się często powtarzam, no w tych warunkach, w jakich żyją, czyli na przykład w tej trawie, która jest tu za mną, to nie jest zbyt wysoka trawa, max 30 cm, nie, więcej, 40-50, to no, gdyby używały swojego zmysłu wzroku, no to to pole widzenia jest takie dosyć nieduże, prawda? Jak dobry musiałby być ten wzrok? One nie potrafią latać, one nie potrafią skakać, one muszą to rozwiązywać w inny sposób. Więc w wyniku ewolucji, w wyniku innych działań natury, po prostu kleszcze rozwinęły inne sposoby, żeby w skuteczny sposób nas lokalizować i nas namierzać i niestety stanowić dla nas bardzo duże i realne zagrożenie. I w tym momencie może zakończmy. Zapraszam Was do zasubskrybowania, ocenienia, skomentowania na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.